Witam bardzo serdecznie w Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Więc dostałem tutaj informację, na szczęście jestem bardzo blisko. Tak, tutaj jest właśnie ta Feather. To jest rzecz pierwsza, o której mogę coś kupić i sprzedać, ale zanim to zrobię, to wiem, kto jest w stanie mi ściągnąć obroże, ale muszę tutaj porozmawiać z tą właśnie Leją, z krasnoludką, ale oczywiście postaciami, które te obroże mają. Nigdy bym na to nie wpadł, pewnie bym z tymi obrożami chodził do końca gry. Powie, że zanim zrobisz cokolwiek, pozostali poszli po statek, który nas stąd zabierze. Spiesz się, potrzebują cię. Powie, że zanim cokolwiek zrobisz, musisz najpierw pozbyć się tej obroży. Tak, oczywiście. Continue. Ciągle ciebie ręce, wbija w ciebie skupiony wzrok. Czujesz, że twoja obroża zaczyna się skręcać i wić jak żywe stworzenie walczące o życie. Zatrzask nagle pęka z donośnym zgrzytem i obroża ląduje u twoich stóp. Dość zduszenia, dość ciszy, nigdy więcej nie będziesz niewolnikiem magistrów, a teraz idź, niech zapłacą za to, co zrobili. Dobrze, pytanie, czy pójść tam z tymi walczyć już z Aleksandarem, ale nie wiem, czy to nie spowoduje. Zobaczmy, czy wszyscy mają zdjętą obrożę. Bardzo dobrze, pewnie to całe dziadostwo leży gdzieś u stóp, więc będziemy mogli to sprzedać, chociaż to, jak widać, kosztuje grosze, więc idziemy dalej. Dzięki bardzo, to jest jakaś księga, czytaj. Żadna historia Wielkiej Wojny między Boskim a Czarnym Kręgiem nie byłaby kompletna bez wspomnienia o przypadkowych ofiarach poniesionych przez elfy. Począwszy od żyw drzew ściętych na budowę okrętów zakonu, aż po przymusową służbę elfów, które zmuszano do jedzenia poległych wrogów, by wydobyć ich tajemnice. A tu jest właśnie odpowiedź na to, dlaczego oni jedzą te kawałki ciał. Elfy były przedziwnymi ofiarami rzezi, która podzieliła Rivellon. Nawet pod sam koniec Wielkiej Wojny, gdy zadano ostateczny cios Czarnemu Kręgowi, doszła do tego jeszcze trupia mgła, która spustoszyła ojczyznę elfów. Nic dziwnego, że niektóre z nich żywią urazę do ludzi. Nic dziwnego. Ok, co tu jeszcze mamy? Kartkę papieru to weźmiemy. Tu jest jeszcze kolejna jakaś księga. W szponach podstępu. Odkąd byłam małą dziewczynką, matka zawsze straszyła mnie samotnymi wilkami. Nie spóźni się czasem przed 8 do wyrka. Gdy zahuka sowa, uważaj na wilka. Dzieci z górnych partii Cytadeli bawiły się w magistrowie kontra Czarny Krąg. My w biednej dzielnicy bawiliśmy się w grę zwaną kontrakt. Każdy po kolei był samotnym wilkiem polującym na cel skrytobójstwa. Ale to chyba czytałem, tak mi się wydaje. Czy jest to coś warte w ogóle ta księga? Też nawet szkoda sobie tym głowy zawracać. O, teraz mam dostęp do tych właśnie tej rzeczy. Co to jest? Flądra. Ok. Też jeszcze w międzyczasie, zanim rozpocząłem rozgrywkę, to trochę sobie pokraftowałem pewne rzeczy i tam właśnie zrobiłem sobie taką bardzo fajną rzecz. Zaraz tam do tej Feather pójdę. O, właśnie to sobie zrobiłem. No i tutaj właśnie można sobie rybkę usmażyć i zrobić z tego obiad, który oczywiście sprzedam, bo tak naprawdę to nie korzystam z tych rzeczy kompletnie, więc to posprzedaję to wszystko i idę do tej Feather. Ona tej fajne rzeczy właśnie ma. Już zdążyłem to sprawdzić. Więc wejdźmy w interakcję. Niech Amadia cię prowadzi. Przywitaj się, zapytaj, kim jest. Och, jestem czarodziejką. Kiedyś też nią byłam dawno temu. W międzyczasie byłam świnią przez większość czasu, płonącą. To długa historia, chyba postaram się zostawić przeszłość za sobą, zamiast tego myśleć o przyszłości. I mamy handel. No i trzeba przyznać, że ma tutaj aż 7 scrollów wskrzeszenia, co mnie bardzo by to uradowało. Najpierw sprzedam to, co mam do sprzedania, czyli po prostu pierdoły, puchar herbaty, dawaj wino, sery. Nie będę tego jadł, chyba że z tego coś może się potem zrobi jeszcze, ale grzyby zostawię, bo to jest na mikstury. Poza tym tak, odporność na ogień, nie używam tych, niewidzialność tylko zostawię. Pancerz fizyczny, no dobra, to może być. Mikstura telekinezy. Aha, dobra. Bystrość się przyda. Oj, to są dwie takie dosyć spore tej bystrości, widzę. Tak, to wyrzucę, bo to się mi nie przyda. Posprzedaję pewne rzeczy. Tak, to wszystko jest do sprzedania, bo już to sprawdzałem i nie bardzo to jakoś... Zaraz, chociaż zostawię sobie, chyba któryś tutaj dodaje siłę. Wezmę sobie ten jednoręczny, tylko zostawię. On dodaje siłę i czasem się może to przydać. Tak, władca wpływów. No dobra, to nie będziemy trzymać takich rzeczy. Sztylet. Sztylet sprzedam. Wyczerpana różdżka, wynocha, hełmy. Tu już co miałem, to powymieniałem im. Ten pancerz sobie jeszcze zostawię. To jest tarcza, więc się nie przyda. Pierścienie wszyscy jako tako mają pozakładane. Pasy też, bo to też sprawdzałem. Te rękawice już nie są potrzebne. To też, no tutaj będę musiał im coś tutaj z tych rzeczy pozakładać. Zaraz zobaczymy to. Pancerz magiczny 16, 14, 12. Tu jeszcze plus kondycja. Patrzę na wartości cenowe. Tutaj jest pancerz magiczny. To jest słabe, ale bystrość rośnie. A to jest całkiem do kitu. Dobra. I to też bym sprzedał ewentualnie, czyli 1408 mogę kupić wszystkie te, ale ciekaw jestem tych broni. Dwuręczny 22 do 24 już jest ciekawie. Jednoręczny, ja mam tutaj zaledwie 14, 11, 12, ale to jest jeszcze do bystrości, więc przejdźmy do tych bardziej umagicznionych rzeczy. 16 do 18, siła tutaj rośnie, o to by mi się, to bym wziął pewnie. Zobaczmy co jeszcze z jednoręcznych. 16, 17, tu jakaś atrofia. 15 do 18, kwas przez jedną turę. Dwuręczny 24 do 28, jeszcze do tego jest wampiryzm. No właśnie, ciekawe rzeczy to są, tu jest dwuręczny 21, ale tam to już było lepsze. Tu są kostury o bardzo niezłych parametrach. Tu jest kostur ciekawy, 21 do 26, ale też ceny są ciekawe, nie? Łuki, zaraz tutaj zobaczymy kto co jak. Na razie może przehandluję to jej, żebym nie musiał się motać. I teraz coś kupię. Mam 5600. O kurde, jest tutaj naprawdę w czym wybierać. Tak, tutaj zręczność jest wymagana większa. Zręczność ma ten gość, więc zobaczmy. Nie, nic specjalnego jeśli chodzi o pancerze. No z tymi pancerzami to jest zawsze różnie. Tutaj by było całkiem niezła rzecz. A, to już by było całkiem dobre. Zręczność dla niego 24,16, to już jest coś, 27,19, ale cena jest, rośnie niesamowicie. Niesamowicie rośnie cena. Tak, portki, no tak, no nie mamy tyle pieniędzy, żeby to wszystko wykupić. 66,44, kurczę, ale normalnie, tu jest jeszcze 70,48. Wow, to jakby tutaj się tak wyposażył w to, to by było całkiem nieźle, ale najpierw muszę kupić chyba coś dla niej, jakąś broń lepszą, jednoręczną, tylko pytanie, która? Ta od siły, 16-18, co by mnie to interesowało trochę, 16-17 to nie, 15-18, to już jest dwuręczny, może ten od siły bym tutaj wziął, co tam bystrość i tak bystrość ma wysoko. Tutaj byłoby to dobre całkiem. No dobra, weźmy to. Teraz tak, dwuręczne, ten korzysta z dwuręcznych, więc sprawdźmy jak to będzie z dwuręcznymi. 24 do 28, Ten ma 20 do 22, ma ogień i truciznę jeszcze, chociaż nie wiem, czy nie lepiej same fizyczne dawać, bo czasami tak jest, że tutaj mamy kusze, trucizny, to jest chyba tylko to by było 24 do 28, 21 do 25, więc z tego co widzę to by było. I jeszcze wampiryzm ma, tutaj ma temat związany z siłą, okaleczenie i zatrucie przez 2 tury. Ale wampiryzm byłby dobry. Dobra, wezmę to. Tam to wysprzeda się, nie? Teraz tak, kostur. Kosturami ta śmiga. Ona ma od ognia 19, tu jest do 23, 19 do 23, 21 do 26. I to już jest ciekawszy temat, jeszcze duszenie jest. Tak, tutaj... no właśnie. Ma większe obrażenia przy uderzeniu fizycznym, ale tutaj ma więcej tych parametrów na stopienie pól, efekt zatrucie, celność. No chyba raczej tutaj nie kupię dla niej nic. Zobaczmy dla niego oręż typu łuki. On ma 18 do 19. Tutaj to przeszywanie ma, co jest bardzo dobre. To przeszywanie. No bo to przeszywanie daje dodatkowe. Tutaj celność uniki, zręczność jeszcze się zwiększa. Tamto do celności chyba tutaj też nie za bardzo to kupię. Włócznia dwuręczna, czyli ten też może włóczniami śmigać. Zobaczmy jak to się będzie miało do tego co on tutaj ma. Sztylety, ciekawe. Tu jest różdżka 13 do 15 powietrze. No właśnie, różdżki też tutaj są, całkiem nieźle tu od wody, ale jakoś nie bardzo mi to odpowiada, widzę. Czyli tak, te dwie rzeczy to na pewno. Reszta to raczej nie za bardzo mi pasuje. Teraz zobaczmy z tarczami, co tu mogę. Jednoręczna. Plus 1 do jednoręcznej mi daje. Dobra jest. Tylko tutaj mamy strasznie duże odporności, nie? Te są zwyklaki. Tu jeszcze jakieś portki 30, te 7 i tu jeszcze wytrwałość. No daje mi do wytrwałości co nieco. No to by było niezłe te portki. No trochę się wyprztykam z tej kasy. Dobra, to nawet odporność, jednocześnie wytrwałość i uniki. No to chyba nie, to co mam w tej chwili pod kątem magicznym jest lepsze. No nie wiadomo, czy to wziąć, czy nie wziąć. Dobra, co tu jeszcze mamy? Jakieś pierścienie. No to pierścień to odporność na wodę, punkty życia, więcej tu do kondycji mam. Myślistwo, no nie chcę też tak kupować na pałę, jak to się mówi. Bo też wiem, że dużo rzeczy to uda mi się zdobyć w jakiś tam sposób. I tutaj mamy 1900 za 7 zwojów wskrzeszenia i weźmiemy wszystkie. Damy radę, pewnie, że tak, bierzemy to, akceptujemy, doskonale. Dobra, i teraz wyposażymy się w to, co mamy. Trochę mi się tu przerzedziło. Czyli tak, damy jej to, tutaj bystrość mi spadnie. Ile ma? 17 ma bystrości, to nie będzie to wielki spadek. Ale tutaj mi siła wzrośnie i o to mi chodzi. I dodatkowo jeszcze obrażenia będą nieco większe. Też jeszcze te portki miałem jej wymienić. Mamy plus 1 do wytrwałości, więc tu już będzie całkiem zacnie. Teraz tak, kolejna rzecz, temu kupiłem, bo to... No co, założyłem jej tą broń ostatecznie? No nie. Nie założyłem, bo tutaj do siły jednoręczna, no właśnie, to jest to. Tu jeszcze jest tasak, ale ten tasak to już będzie słabszy. Daje do bystrości, to siła 19. Dobra. Teraz tak, temu broń dwuręczną, to mu załadujemy właśnie to. To i tak jest 500, a to 200. Kurde, czyli ta jest tak jakby lepsza cały czas. Jeszcze obrażenia wtórne zadaje czy coś. Czyli zrobiłem kiepski zakup. Ej, no tak to się czasem dzieje. Dobra, to zobaczmy, co tutaj jeszcze możemy zrobić. Portki jakieś. Tutaj będzie miał... Aha, tu do kondycji ma więcej. No to raczej niech ma to, co ma. Ten pancerz, tu pirokineza. On korzysta z tej pirokinezy nie za bardzo. To ten pancerz bym mu tu założył, bo jest trochę lepszy. Chociaż pirokinezę on tam wykorzystuje jakąś, nie? No to w sumie niewiele tutaj. Temu nie damy, to tej odbija 10% obrażeń. Dobra, to tak to będzie. Teraz jeszcze im założymy pancerz magiczny 16, 14, 12 i tu jeszcze kondycja. To z kondycją damy chyba jemu, tak, bo to jest czołg, więc niech on walczy konkretnie. Ten ma tutaj dość mało, jeśli chodzi o pancerz magiczny. Myślistwo jeszcze jest +1, więc damy mu ten z myślistwem. Dobra. I tutaj mamy tej, damy ten pancerz i tutaj będzie to dobrze rozpracowane. Myślę, no i tutaj można było część sprzedać z powrotem, żeby trochę odzyskać kasy. Dobra. Sprzedajmy to, co jest mi tutaj już zbędne. Tak, tasak sprzedamy już. To sprzedamy, bo niestety okazało się chybionym tematem. Te rzeczy są do sprzedania. A, zrobiłem jeszcze runę trochę większą. Więc można będzie komuś tej... O, ciekawa kwota, nie? Ja pierdzielę. No tak, pogańska gra. No. Dużo mówić, dobra. Dobrze, sprzedaliśmy trochę, odzyskaliśmy kasy. Mamy sporo. Trochę mi to zajęło to wszystko, ale warto było to zrobić. Teraz co tutaj jeszcze? To trzeba by podzielić. Podziel i porozdawać. Nie, zaraz zobaczmy. 3. Komu byśmy ten... Tutaj ma 2, tutaj nie ma nic. Tak, tych wskrzeszeń nigdy za wiele. No dobra, tutaj ma 3, tutaj ma 2, tu ma 2. Aha, no to bym jeszcze podzielił. Właśnie nie podzielę tutaj jakoś specjalnie ciekawie, ale... No dobra, przygotowana drużyna. Idziemy. No idą? Idą, dobra. Zapiszę stan gry. Dobra, i teraz gdzie iść? Czy iść tam z nimi już tego, czy może najpierw... Dobra, wiem gdzie pójdę najpierw. Najpierw przeniosę się do ruiny zamku, bo tutaj prawdopodobnie oni nie mają właśnie tych, więc tutaj chcę te błogosławieństwa sobie powiększyć. Tam zawsze zdążymy na tą wojnę. O, tu jakiś sarkofag jest, chyba go nie otwierałem. A może i otwierałem, nie wiem. Dobra, idziemy. Idziemy, towarzystwo. Idziemy do tej piwnicy. Aha, no tak. No tak, musi być powalenie na jakimś obsranym grajdole. Nie, no kurde, to jest jakieś paranoja z tym. Dobra. Zbieramy to. Otóż to. I kolejny. Dobra, będę musiał ich teraz tak przenosić. Okej, czyli wszyscy teraz mają. I to pasuje. No i teraz dopiero można się zacząć bawić. Więc wrócę do... Właśnie gdzie ja to mam wrócić? Aha, dobra, muszę z tego miejsca na razie wyjść, bo muszę wrócić się tam, gdzie jest ten historyk, spróbować rozwiązać tą po raz kolejny temat z tym historykiem. Zobaczmy na mapę, gdzie to się muszę tutaj przenieść, żeby jak najszybciej się tam dostać. Od najbliżej jest tu, Smocza Plaża, ale na daleko. Wybierz Smocza Plaża, dobra. No, daleko, niedaleko, ale mogę się tutaj przewracać, więc trochę może denerwować. Ale muszę wejść do tej wieży jeszcze. No zobaczymy, spróbujmy iść tak, żeby na to lodowisko się gdzieś tutaj nie wkrzaniać. Chociaż tu chyba nawet nie ma. Zaraz, gdzie tu jest wejście na górę? Gdzieś tu jest wejście na górę. Albo już go minąłem. Chyba minąłem go gdzieś, tutaj, tu jest gdzieś wejście, tu jest wejście, dobra, na górę, idziemy. Tego historyka tam mamy otwarte z tamtej strony, więc okej, idziemy. Tak, będziemy się troszeczkę niestety bujać przez te obsrane pułapki. Do historyka później, wracamy najpierw do wieży. Mam zacną siłę, więc już powinienem sobie poradzić z tym sarkofagiem. No i być może poradzę sobie też jeszcze z tą skrzynką, która gdzieś tu jest. Gdzie ona to była? Ach, kurde blacha. Trochę mi się zapomniało. Co to za pułapka jakaś lata? Dobra, tam jest coś. No cóż, będziemy dostawać po głowie. Tak, pierwsza rzecz, którą tutaj gdzieś podobno za kratą jest jakiś klucz, czy coś w tym rodzaju. Taką informację dostałem, tylko pytanie, za którą kratą, gdzie? Może gdzieś jest ten klucz do tej skrzyni. Tą skrzynię można potraktować właśnie błogosławieństwem, żeby z niej zdjąć klątwę. Teraz oczywiście da się ją otworzyć od razu, czyli mamy raport z badań nad pancerzem pożeracza. Przeczytajmy. Uwagi na temat zbroi pożeracza, wykuta w pradawnym imperium między 400 a 500 AR, ale nie przez imperialnych partnerzy. Ma pozwolić nowemu władcy dostąpić wyniesienia. Została wykuta przez jaszczurzycę wyrzuconą ze stanu szlacheckiego przez deformację szczęki, która nazywała siebie wyklętą cesarzową. Niewiarygodna małostkowość, ale przynajmniej ja na tym skorzystam. Zbroja składa się łącznie z 5 części. Rękawic, strzewików, nagolenników, hełmu i napierśnika. Udało mi się odnaleźć rękawice, ale gdy ich dotykam, ogarnia mnie przedziwne wrażenie. Słyszę głos wzywający mnie w ciemności i płomienie. To bez znaczenia. Wiem o znakach wyrytych przez wyznawców wyklętej cesarzowej. Według nich była głosem smoka. Członkowie jej kultu zaznaczali swoje tajne miejsca spotkań symbolem płonącego grotu. Strzały. Ciekawe, co jeszcze ukrywają. Tak czy inaczej, prawdopodobnie będę potrzebować runy ognia, żeby otworzyć prawdziwą ścieżkę. Czyli tutaj mamy właśnie trzewiki, nagolenniki, hełm, napierśnik, rękawice. Więc Odwieczna udręka, tutaj raport z badań nad pancerzem, weźmiemy to i mamy szpony pożeracza, zestaw zbroi pożeracza. W tej zbroi zamknięta jest siła pożeracza, zwiększając sobie poziom do 20, użytkownik może wpaść w szał bojowy, wystrzelając energię z przeciwników. Plus jedna jest siła na... dobra. Ciężkie rękawice są chłodne w dotyku, po grzbiecie przebiega cię, kiedy ktoś cię obserwuje. Twój umysł wypełniają migawki wspomnień, pragniesz samotności. Delikatny zapach pergaminu łaskocze cię w nos, na czubkach palców masz plamy ze świeżego inkaustu. Wspomnienie znika, rozpływając się w żarze. Z nieba sypie się popiół, słyszysz chrapliwy szept, który zwraca się do ciebie. Co tu się dzieje? Widzę cię, jest w tobie siła, której szukam. Co to jest? Słuchaj dalej, zażądaj odpowiedzi, dokąd należały te wspomnienia. Spróbuj odpędzić wizję. No, wybierzmy trzecią opcję. Cierpliwości. Musisz udowodnić, że zasługujesz na odpowiedź na takie pytania. Musisz znaleźć miejsce tęsknoty w domu młodego uczonego. Zaczerpnę tam siły, aby znów przemówić. Gdy żar wokół ciebie słabnie, powraca rozpaczliwe wspomnienie. Dobija się do twojego umysłu, usiłując się w nim zaczepić, a potem rozpływa się całkowicie. Okej. Zobaczmy te rękawice. Być może mogą być przeklęte. Szansa na trafienie krytyczne trochę widzę lepsze. Zobaczmy. Nie, przeklęte nie jest. Daje mi większą siłę. Mam już siłę 20 w sumie. Obrażenia zacne, jak na broń jednoręczną. Więc myślę, że to był dobry pomysł, aby tu wrócić. Dobrze, teraz wezmę tą rzecz, już usunę. Usunąć tak, bo to już niepotrzebne. Teraz musimy pójść tu, aby otworzyć ten sarkofag, którego wcześniej nie byłem w stanie otworzyć. Ok. No i zobaczymy, co jest w tym sarkofagu. Ok. Coś tutaj, coś tam się pojawiło. Ręce tyrana, proszę bardzo. Czyli mamy kolejny element. Magiczna kamienna różdżka, ona tak naprawdę gównowarta. Ale mamy rękawice tyrana, artefakty tyrana. Oczywiście, żeśmy tutaj się nieco musiało się jakieś pułapka uruchomić. Zobaczmy. Są rękawice tyrana. Może to już jest ostatnia rzecz, jaką tutaj powinienem mieć. Otwórz. Mamy 4 elementy tyrana. Nie wiem, czy jeszcze mamy portki. Nie wiem, czy pas jeszcze nie będzie potrzebny, albo buty. Sprawdźmy to. Tu mamy odwieczną udręka, wizja popiołu i tak dalej. Okej, no to będziemy... Artefakty tyrana, ręce tyrana mają złowrogą aurę, znajdź pozostałe, czyli jeszcze chyba mi brakuje jednej rzeczy. Bo tak to już by było, żeby można było ją pewnie założyć. Ja próbowałem założyć całą tą zbroję i po prostu się dziwne rzeczy działy. Dobra, chyba jeszcze coś trzeba będzie tutaj znaleźć, więc na to wygląda. Znacznik usunę, bo już nie jest potrzebny. Czyli tu już wszystko mam zrobione. No nie będę się przenosił teleportem, bo mnie znów wyrzuci tam wiadomo gdzie. Więc wychodzę stąd. Tędy trzeba iść. Idziemy tędy, tam. Tak, pewnie ktoś zaliczy. Dobrze, uniki robią. Dobra, teraz się weźmy za tego historyka. Może ja zapiszę stan gry, bo tu się naprawdę wiele się działo. Okej. Dobrze. I z tego, co mi wiadomo, no jest tutaj krew go zalewa. Można go przenieść na krew, która tutaj jest. Tylko trzeba go z tego podestu zabrać, chociaż tutaj jest pełno krwi i tak jakoś nie zadziałało, co miało zadziałać. Dobrze, to więc go przenieśmy Bidoka na tą krew. Zobaczymy, czy to coś da. I co? Dalej się jara. A, już przestał się jarać. Dobra. Ogień tego, ale jest przeklęty teraz, więc teraz musimy go odkląć. Okej, uwolniłaś mnie. Tak długo na to czekałem. Zapytaj, czym sobie zasłużył na tak okrutną karę. Z gardła postaci wydobywa się suchy, chrzęszczący śmiech. To moja nagroda za spełnienie obowiązku, za spełnienie życzeń niejakiego Braccusa Rexa. Czy znasz to imię? Powiedz, że słyszałaś o szalonym królu źródła oraz widziałaś ślady jego dokonań w tym miejscu. Postać ponuro kiwa głową. Dopuścił się potwornych rzeczy, usiłując okiełznać źródło, nagiąć je do swojej woli. Muszę przyznać, że miałem w tym swój udział. Być może zasłużyłem na płomienie. Zapytaj, jaką rolę w tym odegrał, czy był nekromantą, praktykował czarną magię. No właśnie. Powiedz, że Braccus i jego zwolennicy nastawili ludzi przeciwko niewinnym czerpiącym. Może pierwszą opcję. Nie, byłem uczonym, bibliotekarzem. Braccus szukał sekretów źródła, ale nie miał cierpliwości do wertowania starożytnych zwojów i tabliczek. Odkryłem w tych tekstach potężną moc, potężną i straszną, moc, której Braccus pożądał ponad wszystko. Zapytaj, co dokładnie odkrył. Powiedz, że był głupcem, skoro służył tyranowi. Może wybiorę pierwszą opcję. Postać powoli kręci głową. Nie mogę ci powiedzieć. Opowiedziałem o niej raz i za to zostałem skazany na wieczne męki w ogniu piekielnym. Gdybym opowiedział o niej ponownie, mógłbym skazać na zagładę cały świat. Powiedz, że upłynęło już wiele lat. Braccus od dawna nie żyje. Jakie szkody może przynieść wiedza o tym, czego szukał? Zauważ, że zawsze możesz go zmusić, by wyjawił ci co wie. Powiedz, że masz już go dosyć, nie odwróć się, napięcie, skieruj do wyjścia. Biorę pierwszą opcję. Zatem Braccus poniósł klęskę. Gdyby mu się powiodło, tego świata już by nie było. To, czego się dowiedziałem, wciąż może gdzieś istnieć. Dlatego nie powiem ani słowa. Nie mogę ryzykować, że kolejny Braccus odkryje tę moc. Zauważ, że zawsze możesz zmusić go, aby wyjawił ci to, co wie. No nie wiem, czy tutaj szantaż na niego wywierać presję. Dobra, spróbuję. Jak? Przemocą? Wycierpiałem już więcej niż ktokolwiek zdołałby sobie wyobrazić. Nie jesteś w stanie mnie bardziej skrzywdzić. Zabiorę swoją tajemnicę do grobu. No ty już jesteś martwy, no nie widzisz, jak wyglądasz, chłopie, no. Dziura w głowie, kurde. Powiedz, że masz już dosyć jego niedomówienia i tak dalej. Słusznie, gdybym powiedział ci więcej, naraziłbym cię tylko na niebezpieczeństwo. Porzuć to przeklęte miejsce. Ciesz się życie i zapomnij o tym. Najlepiej będzie, jeśli ta tajemnica zostanie pogrzebana wraz ze mną. Jeszcze jedno, nieznajoma. Dziękuję ci, że mnie uwolniłaś. Zwątpiłem już, czy kiedykolwiek tego doczekam. Okej, i co? I tyle. Nic mi nie dał. A, zresztą ja tam nie oczekuję żadnych, że tak powiem. Zobaczę, czy te rękawice jeszcze komuś dam. Żadnych fanfarów z tego tytułu, że kogoś tam uratowałem, czy jakichkolwiek nagród. To nie w moim stylu. Pancerz fizyczny tutaj by miała większy i to chyba jej dam. Złodziejstwo. Ile ona ma? Ma złodziejstwo, tylko ile ma tego złodziejstwa ma? Na drugim poziomie ma to trochę mało. No ale na razie nie ma tutaj jakichś wytrychów wielkich. Ile zostało do kolejnego poziomu? 60, prawie 70 tysięcy. Ja pierdzielę. Ale to chyba by było dla niej lepsze, bo na ten pancerz fizyczny, ona ma naprawdę cienki ten pancerz fizyczny. Tak, poza tym tutaj bystrość się jest większy. Dobra. Niech będzie bystra. Ok, teraz tak. Kolejna rzecz. Zobaczmy na zadania. Co jeszcze tutaj mam? Do broni to jest to. Artefakty tyrana jeszcze. To od ręka. U celu będziemy mogli. O jakiego celu? Ciekaw jestem. Tu jest jeszcze tyle rzeczy. Do broni. Ten smok to nie wiadomo co. Uwięziony elf. Trzeba by do tego elfa tutaj właśnie pójść do tej jaskini. Bez względu na to może się uda. Mam trochę no może się uda. No może się uda. Tutaj ta poszukuję tej Ermy, ale tej poli, że chyba jej nie znalazłem. Więc muszę tutaj do tego fortu się przenieść. Będzie szybciej. I teraz zaraz, w którą stronę to ja mam iść? Jak to ta mapa? Jak ja jestem obrócony? To jest arena, więc muszę iść w tamtą stronę. Ajajajaj. Arenę już mamy załatwioną. Tak, tutaj gdzieś będzie. Ta jaskinia jest. Nie wiem, może będzie walka z tymi elfami, może nie. Zobaczmy ile mamy perswazji. Ten ma najwięcej tej perswazji. Aż 3. Ta ma tej perswazji 1 tylko. Tu 0 i 0. No spróbuję tym pogadać. Może się akurat coś tutaj uda. No bo chcę już też to zadanie zamknąć już. I mieć to z głowy. Tak, tutaj jest ta Saheila. Zobaczmy w zadaniu. Uwięziony elf. Amyro odzyskał wolność, Saheila będzie zadowolona. Dobra, trzeba z nią w takim układzie porozmawiać. Amyro, a może z tym Amyro jeszcze pogadamy. Bardzo dobrze, Saheila jest bezpieczna, nadal ją chronię. Ona tu nie umiera, Dziękuję Ci, powiedz, że mogłeś mi pomóc, powiedz, że cieszę się, że wszystko dobrze się dla niej skończyło, ale tak naprawdę szukałeś tylko sposobu na ucieczkę. Dobra, wybiorę pierwszą opcję. Nie zapominaj, o co Cię proszę. Saheila nie może tu zostać, jest zbyt ważna. Zbyt niespotykana. Nasz lud musi ją odnaleźć. Co zamierzasz zrobić dalej, skoro udało mi się połączyć? Powiedz, żeby do Ciebie dołączył, możecie opuścić to miejsce razem. Może by go wymienił za nią, co? Ale to też jest elf. To też będzie żarciało. Jestem bardzo słaby. Poza tym Saheila mówi, że zostajemy tutaj, a ja idę tam, dokąd ona mnie prowadzi. Dlaczego Saheila jest taka ważna? Ona jest bardzo wyjątkowa. Widzi, w jaki sposób przetrwamy. Przetrwamy pustkowce, śmierć boskiego, prowadzi nas do domu. Zapytaj, czy ma coś na potwierdzenie swoich słów. Powiedz, że w takim razie cieszy się, że mogłeś pomóc. Uśmiechnij się, uciekając z odpowiedzi na jego zaskakujące twierdzenie. Życz mu szczęścia. To, co mówi Saheila, zawsze jest prawdą. Widzi to, czego nie widzą inni. Widzi nasze ocalenie. Powiedz, że w takim razie cieszy się, że mogłeś pomóc. Życzę Ci wszystkiego dobrego, nie zapominając co ode mnie masz. Zabierz to do elfów z kontynentu. Niech tu przybędą, niech ją ocalą, niech ocalą nas wszystkich. Zakończ. I mamy tutaj chyba zadanie Elfia przyszłość, rozpoczęcie kolejnego wątku. Tak, uwięziony elf, Amyro odzyskał Saheila, dobra. I coś się tutaj chyba zrobiło nowego. Elfia przyszłość, tutaj jest. Amyro powiedział, że nie wiem, jest niezwykle ważna dla przetrwania wszystkich elfów. Dobra, weźmy, zapiszę. Porozmawiajmy z tą Saheilą. On niech porozmawia. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj. Uśmiecha się szeroko jak dziecko, kiedy podchodzisz. Jeden przyjaciel przyprowadza drugiego do domu. Dziękuję. Zapyta, jak się miewa Amyro. Ma się lepiej. Powoli. Jesteśmy razem. Razem zawsze mamy się lepiej. Powiedz, że Amyro pokazał Ci sposób ucieczki. Powinna do Ciebie dołączyć. Możesz się obronić. Powiedz, że Amyro prosił Cię o przekazanie jej ludowi pewnego przedmiotu, by mogli tu przybyć i ją uratować. Dobra. Pochmurnieje na wspomnienie domu, odruchowo sięga rękami do oczu, jakby chciała obeczeć łzy, ale powstrzymuje się. Mój lud, tęsknię za nimi, ale nie mogą mnie ocalić. Zapytaj, dlaczego nie, jeśli mają sporą armię i dość łodzi, mogą spokojnie zdobyć Fort Radość. No może to. Nie jest to pisane. Zostajemy w Forcie Radość, oni zostają gdzie indziej. Tak już jest, tylko tak. Zapytają, skąd pochodzi. Ojczyzny już nie ma, dom jest teraz tam, gdzie mój lud. Moja matka Towa jest wśród nich. Wspaniała elfka. Nie mam nic przeciwko Fortowi Radość, ale bardzo za nią tęsknię. Powiedz, że też tęskni za swoim ludem. Tak, to bardzo bolesne. W moim plemieniu powiadamy, że serce znajduje się przy rodzinnym ognisku. Myślę, że to prawda. Powiedz, że Amyro pokazał Ci sposób ucieczki, powinno Ciebie dołączyć. Dobra, wybierzemy to. Dziękuję Ci, przyjacielu, ale tylko Ty możesz uciec. Widzę to, jesteś wolny, my musimy zostać. Nalegaj, że nie zostawisz jej tutaj, choćby trzeba było zabrać ją wbrew jej woli. Obiecaj, że będzie to wesoła wycieczka, a nim się obejrzy, wróci do rodziny. Przypomnij jej, że jeśli tu zostanie, będzie zdana na łaskę boskiego zakonu. Możesz ją zabrać w bezpieczne miejsce. Może wybiorę trzecią opcję. Widzę Twoje serce. Pragniesz jedynie pomóc, ale jeśli chcesz mi pomóc, to musisz iść beze mnie. Ściska Twoją dłoń. Nie zapominam Cię. Ty mnie też pamiętaj. Uwięziony elf. Zakończ. OK. I dostaliśmy tutaj coś, co możemy wziąć. Dwuręczna, no ale tutaj raczej, jak widać, cudów nie dostaniemy. To weźmiemy coś, co ma największą wartość, czyli generalnie to. I akceptujemy i gra muzyka. Dobra, i zobaczmy teraz na zadania. Tak, i mamy rozwiązane zadanie związane z tym elfem, czyli tym gościem trzeba było, bo tamta to zaraz by ich powybijała, ale ja nie będę tamtą rozmawiał, bo pewnie dojdzie do tej padaki, więc raczej tego robił nie będę. Do broni plemię Saheili. Dobra. To będzie wrzaskune artefakty tyrana, czyli właściwie nam pozostało. To jest kwatera kapitana. Coś mi tam kataleptyk do tym kapitana, coś tam mi mówił. Kurczę, ale sobie zapomniałem. Coś tam mi pisał. Tam te drzwi się otworzy i tego, ale coś zapomniałem. No zobaczymy, jak się to rozwinie dalej. To odwieczna udręka i posępna ofiara. Jego pióra wykorzystuje do stworzenia zbroi. Przyzwij grabarza Duny. Tylko pytanie gdzie? Dobre. OK, idziemy dalej. Idziemy dalej. Teraz już wychodzimy stąd. Dobra, przejdźmy na razie tu. Dobra, to możemy zostawić, to oczywiście będzie na sprzedaż, drewniana figurka, czymkolwiek ona jest. Może ta figurka będzie potrzebna do tego zadania, nie wiem. Dobra. No to wio, idziemy stąd. Ważne, że zadanie wykonane. No nie, tam brak. Do tego Braccusa to... Nie, tam nie jest Braccus. Kurde, gdzie ja jestem? A, tu jest wyjście z tego. Dobra. Gdzie teraz? Teraz idziemy do broni, tak? Do broni, więc muszę się przenieść. Gdzie tu jeszcze nie byłem? Wydaje mi się, że chyba nie byłem tu. Nie byłem chyba w tym miejscu. Tutaj, więc pójdę tutaj teraz i zobaczymy. Więc wio. Tutaj jest kolejny koleś, u którego można coś sprzedać. Więc sprzedajmy rzeczy, które się tak naprawdę nam do niczego nie przydadzą. a są tylko niepotrzebnym balastem. Drewniana figurka, no ciekawe to jest. No nic, to sobie zachowam, bo to może być czymś ważnym. No nie mam na razie za bardzo co tutaj mu sprzedawać. On też chyba cudów tutaj nie ma, chociaż te pancerze ma całkiem niezłe w sumie. No, ale to i tak nie jest to, co ja bym chciał. Wszyscy mają aeroterugię, muszę kupić teleportację gdzieś u kogoś i nauczyć jeszcze Sebillę tej teleportacji. Dobra, wychodzimy stąd. I idziemy tam, gdzie jeszcze nie byłem. Tak, bo tędy schodziłem, tutaj była ta walka, ale potem zrezygnowałem iść dalej, bo poszedłem w inną stronę. Tutaj była ta, która zatopiła ten statek. Tak, tutaj oczywiście już są puści ma... O, kwiat azali tu jest, proszę, nawet nie zauważyłem, że tutaj jest. Tutaj jest ten temat... Aha, to było przy tym. To tutaj chyba wszędzie byłem, albo i nie. No nic, najpierw pójdę tutaj, potem najwyżej ten teren jeszcze przebadam. Bo tutaj mogłem jeszcze gdzieś nie być. Tak, tu jest wejście na górę, tak jak myślałem, tu jest beczka, czyli no nie wszędzie jeszcze byłem. Dobrze, ale pójdę jeszcze tu. Co to jest tam takiego? Jakby z kimś można było porozmawiać, czymś. Grandal. Nie wiem, czy z nim rozmawiałem. O, nie rozmawiałem. Czujesz to, człowieku? Co ma na myśli? Co konkretnie masz czuć? Udawaj, że się z nim zgadzasz, czy faktycznie czujesz. Ojej, i to jak? Zamknij oczy i poczuj powiew wiatru na twarzy. Tak, czujesz. Powietrzu śmierć, ale też coś słodkiego. Zerknij w górę na słońce. Faktycznie czujesz. Słoneczne światło rozchodzi się po twoim ciele, jakby wypędza cienie, które zalęgły się w twoim sercu. Powiedz, że nie masz nastroju na filozoficzne debaty. Może mistyka damy. A więc rozumiesz. Na wyspie nie brakuje popiołów i kości, ale tam, gdzie jest śmierć, pojawia się też życie. Najsłodsze wonie czuć w najgłębszych grobowcach. Powiedz, lubisz może róże? Wzrusz ramionami i powiedz, że róże są dość ładne. Powiedz, że uwielbiasz zapach ich kwiatów. Wspomnij, że wolisz raczej goździki. Tupnij nogą i powiedz, żeby szczur przestał w końcu wieć w bawełnę. Twoi wielbiciele rzucali kiedyś takie kwiaty na scenę. Uśmiechnij się i powiedz, że budzi to miłe wspomnienia. Twoi wielbiciele taki kwiatny powie, że smutno ci się robi na wspomnienie o tym. Dobra, wybiorę drugą opcję. W takim razie docenisz najczarniejszą z róż. Poszukaj głęboko w ziemi, na południowy wschód stąd, gdzie obrzydliwość sieje piękna. Znajdziesz tam ciemną postać, która rozumie te róże i powód, dla którego tam zapuszczają korzenie. Zapytaj o te róże, czym one są i co robią. Pozwól, by postać tobą pokierowała, a teraz idź z wiatrem. Dobra, czyli chodzi o to miejsce, w którym były te róże, które rosły na martwych ciałach, więc temat znany i już rozpracowany. Dobra. Dobra, zapiszę może stan gry. Także tutaj warto z tymi zwierzętami rozmawiać faktycznie, bo sporo rzeczy można też się dowiedzieć i odkryć, gdy się wcześniej nie odkryło. Dobra, tutaj mam jakieś drzazgi. Myślę, że w te drzazgi tutaj weźmiemy. Tak, trzeba tutaj wszystko... O, no tak jak myślałem, że będzie... A, ona ma łopatę. I z automatu wykorzystała łopatę. Proszę bardzo, jest jakaś skrzynia. Co tu mamy? Perłę, Biblia rzemiosła i mała runa kunsztu. Obrażenia fizyczne, dobra. Przejrzyjmy Biblię rzemiosła. Istna składnica wiedzy, w której znajdujesz mnóstwo przydatnych przepisów. Czy na pewno? O! Nowe przepisy, aż 10, proszę bardzo. Aż zobaczymy sobie, co to za przepisy. I to jest wszystko broń. I mamy cięciwa, kozik, kusza, proszę. Maczuga, tutaj mamy jeszcze jakaś różdżka, prowizoryczna różdżka, harpun, ręcznie wykonany miecz, nożyce, no i proszę bardzo, no i warto było, Teraz tak, tutaj daję do runa kunsztu, czy komuś coś można gdzieś tutaj wpakować. Tu można jakąś runę władować. Pancerz magiczny plus 9 rośnie, także całkiem nieźle. A te trafienie krytyczne plus 3, maksymalne zdrowie 23, uniki plus 3. Właśnie, w co by mu tutaj dać? Może maksymalne zdrowie, czy damy mu uniki, czy też krytyki plus 3%. Może damy mu krytyki. Zarządzanie runami, dajmy mu magiczny pancerz, zdrowie, dajmy mu te krytyki. Zobaczmy, czy ktoś tutaj jeszcze ma. Ten może mieć. Pancerz magiczny. Ile on ma w sumie tego magicznego pancerza? Tak se. Zdrowie można by mu zwiększyć. I uniki. Może uniki mu dam. Ja mu dam uniki. Damy mu tutaj uniki. Dobra. No i tyle na razie. OK. No dobrze, to idziemy dalej. Tutaj musimy wszystko głuchem okradła. Czy przejdziemy przez wodę? Chyba przejdziemy. No tutaj jest trochę głęboko. O, muszle weźmiemy, to będziemy robić wiadomo. Tu jest jakaś wieżyczka. Świat Azali znowu. Ości. Dobrze, muszę butelek kupić, bo nie mam butelek. Ości to nie wiem po co się zbiera, ale są, dobra, poza zasięgiem to nieważne. Brudne skarpery nie bierzemy. Meduzowiec. Co to jest? Czytaj. Meduzowiec to grzyb, który wygląda jak meduza, ale może, albo może meduza to bezkręgowiec, który wygląda jak grzyb. Cokolwiek było pierwsze. W butelce należy umieścić tylko jedno z nich. Wywar z tych grzybów warto wypić, zanim wyjdzie się na zewnątrz podczas burzy z piorunami. OK, czyli coś tam przeczytaliśmy, ale prawdopodobnie tutaj już umiejętności mamy z tym poznane. Dobra, tam nie, po te ości to nie idę, chyba że coś tam po drugiej stronie może być. Tu jest ten statek tego Aleksandara. Do tego nie można tu wejść. Jeszcze mogę sprawdzić taką rzecz, że mogę spróbować się przenieść, ale tutaj chyba nie ma po co nawet, dobra. Czy jak się chce przenieść, to jakieś muchy latają. Dobra, czyli tutaj sprawdziłem ten teren. Jeszcze tutaj miałem sprawdzić ten teren ewentualnie. Nie pamiętam, czy ja go sprawdzałem, czy... ale szybciej będzie, jak się przeniosę tu. Tak, tutaj się jeszcze wszyscy palą. Ciekawie. Tu był ten wrzaskun gdzieś, tak? O kurczę, jak to jest, że wrzaskun mnie tutaj załatwił? Przecież chyba, że zaraz. Wczytaj. Gdzie tutaj, w tym miejscu? No dobra, no to wczytam już. Przecież tutaj załatwiłem tego wrzaskuna, chyba, że żeby nie. Dobra, tutaj był ten, chyba z nim rozmawiałem albo nie. Zresztą z nim rozmowa to już i tak nie ma sensu. Idę po tą skrzynkę tam jeszcze raz. Nie spodziewałem się tego wrzaskuna tam. A przynajmniej zobaczyłem, jak zabija. Dobra, to tam nie ma po co iść w sumie, no oprócz tych, ale to... Dobra, wykop to. Nie zdziwię się, jak tu będą inne przedmioty, powiedzmy. Teraz, ale może nie. Nie, są te same. Czytaj, dobra. I tu mamy nowe przepisy, bierzemy wszystko. Tak, i muszę od nowa im TT powstawiać, no. Dobra. Co tutaj? Do krytyków. Ok. Teraz ten gość... Dobra, tam to musimy zamknąć. Temu miałem tutaj dać uniki, tak? I tak też robimy. I tyle na razie, tak? Póki co. No taki trochę niespodziewany. Niespodziewany przerywnik. Wrzasku mnie załatwi. Czy oni się odnawiają, czy po prostu... Dobra, tutaj pozbieram tę uszlę. Kwiat azali, tak. Dla kwiatu azali warto. I tu chyba coś było w tej paczce. Tak, tutaj poczytać to i zabrać tą książkę, będzie na sprzedaż. Dobra, i teraz się przenosimy tu, od razu zapiszę stan gry. Zapiszę od razu stan gry. Żeby już więcej coś takiego się nie wydarzyło. Ktoś tutaj z powrotem tego wrzaskuna zawiesił? Na to wygląda, że tak. Dobra, więc musimy go zlikwidować. Zaraz, gdzie tutaj mamy ten... Ona ma tą różdżkę, tak. Ma tą różdżkę, więc na razie muszę wymienić na tą różdżkę. Tu jest jeszcze druga cień, też różdżka, może dwoma różdżkami naparzać. I tutaj do tej można by coś było dodać jeszcze, do tej różdżki, zamiast to nosić. Ogień, woda. No i różdżki przynajmniej strzelają, nie? Na odległość. I tutaj by można było coś dać, zarządzanie runami. I co tutaj daje? 11 obrażenia jako fizyczne, a tu jako obrażenie jako ziemia. Dawaj to. Damy jej tak. Dobra, od ziemi 2 do 3, no ciekawe. I teraz co? Weźmiemy tą Sebillę. I teraz C. Ok, tutaj pokazuje, jaki jest zasięg widoczności przy ukryciu. I zaraz będziemy ją... Wrzaskuny, zaktualizowano dziennik. I już go ściągniemy zaraz, tego wrzaskuna. Ok. Został pochłonięty. Już więcej go nie będzie. Chyba tutaj na to wygląda, że nie byłem. Na to wygląda, że tutaj nie byłem. Tak, bo tu jest jakiś martwy poszukiwacz. Tak, nie byłem tutaj. Encyklopedia, złotrostwo, czytaj. O łotrzykach. Krótki opis konkretnego wagabundy, którego Hubert napotkał podczas swoich podróży. Autor opisuje podstępne umiejętności owego łotrzyka. Główne, nie dotyczące krótkich, ostrzy umiejętności uwalniania innych od ciężaru ich dobytku. Częstokroć bez ich wiedzy i niekoniecznie bez ofiar. Ok, zabierzamy wszystko. Dobra, i tutaj jesteśmy w takim oto miejscu. Jest tutaj jakieś pobojowisko konkretne, więc na tym bym zakończył ten odcinek, więc do zobaczenia w następnym i z Bogiem.